Gość Radia Lublin. 8.16 na zegarze, Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry Paweł. Dawno nie, dawno nie widziany w tym Dzień studiu dobry z oczywistych państwo. względów. To prawda, w studio tak, aczkolwiek na antenie trzymałem. się kilkukrotnie w tym trudnym okresie. Trzy ostatnie dni zostały kandydatom w wyborach na prezydenta, na przekonanie wyborców do głosowania właśnie na siebie. Czy Władysław Kosiniak-Kamysz odwróci losy kampanii i rozbije Wyborczy Bank? Zapewne taki ma zamiar, tacy, taki my mamy zamiar, ponieważ i sztab, i cała drużyna Kosiniaka, czyli cała koalicja polska pracuje na to, by wynik miał najlepszy. Dzisiaj notabene, może, może, może trochę przekroczę granicę tego programu, ale zaproszę w Białej Podlaskiej. Dziś, po, dzisiaj w, w, szef psl w Białej Podlaskiej. Popołudnie spotkanie o 15, z, nie, z mieszkańcami. Tak, z mieszkańcami, więc myślę, że i okoliczni, a to oznacza, że i lubelacy również mogą tam się udać posłuchać, co ma do powiedzenia. A ma bardzo dobry program, bardzo trafny program. Tak program dobry, że wielu kandydatów z niego dzisiaj korzysta. Wielu innych kandydatów z niego korzysta, nawet tych, którzy do tej pory programu swego nie ogłosili. Władysław Kosiniak-Kamysz, tak na dobrą sprawę, permanentnie w kampanii jest już od wczesnej jesieni ubiegłego roku, kiedy to wybory parlamentarne były i kiedy potem nieudane te wybory 10 maja uczestniczył. Natomiast... No, no, zdaje w... się też chyba najwcześniej ogłosił tak e, oficjalnie... swoją chęć. Chęci swoją... Tak, tak, tak jest. Tak, tak. Powiedział to oficjalnie. Ale wyraził kampania, nadzieję i poraził chęć. Ale też ta kampania w przypadku waszego kandydata to taka sinusoida, mam wrażenie. Choćby patrząc na sondaże, że w niektórych momentach był wyraźnym liderem opozycji i w kolejnych sondażach gdzieś tam od, od końca stycznia do, do początku marca czy, czy nawet już później znaczy... miał kilka nawet procent Wie pan, no oczywiście każda kampania, a tak długa, o której tu wspomniałem, nie tyle prezydencka, co w ogóle kampania, w której jest, ma pewne, pewną dynamikę. No oczywiście, że jest i te zmęczenie materiału, normalne zmęczenie materiału, ale też i tu w tym przypadku były pewne procedury prawne, które jakby wytrąciły pewien schemat, pewien, pewną taktykę i strategię budowania kampanii. Procedury przez... prawne, ale z drugiej strony... Posunięcia yy, bezpośrednich rywali, zamiana kandydata. No nie, no ale to jest konsekwencja. Natomiast mówię o tym, że y, doprowadzono do tego, że 10 maja wybory do, to doprowadzono, powiedziałem. Tak ogólnie, oczywiście prawica, czyli pan premier, jeszcze wówczas wicepremier Gowin nie zgodził się na wybory 10 maja i doprowadzono do tego, że te wybory są dopiero w najbliższą niedzielę. A to oznacza, że pewien schemat, pewna taktyka i strategia budowania tej kampanii została jakby trochę wytrącona. Niemniej widzimy uczciwie, razie... że mhm. pracuje bardzo, że stara się bardzo, my również, więc co do wyniku jestem w miarę spokojna. Aczkolwiek no, to, co zastrzegłem wcześniej, pewna, pewne wytrącenie i świeżość nowego kandydata Koalicji Obywatelskiej pewne tutaj przetasowania uczyniło. Pan poseł jest spokojny o, o wynik, ale to oznacza, że ten wynik z tych ostatnich dni czy tygodni, który plasuje Władysława Kosieniaka kamysza na, właściwie na czwartym, zdaje się, miejscu budujemy cały czas 7-8%. Chociaż dzisiaj w polityce sondaż w polityce pokazuje, że umacnia się poparcie dla Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego. Takiego, a, Panie redaktorze, n, jaka, naprawdę za wiele czasu, wydaje mi się, poświęcamy sondażowniom, które w wielu przypadkach. Chodzi mi nie, bardziej o nastroje nie, społeczne. No, zgoda, ale one jakby trochę tymi wynikami sondaży opisują. Chcia, znaczy, dobrze by było, gdyby opisywały, ale w wielu przypadkach to właśnie prowokują, jak gdyby, zachowanie opinii publicznej. Tak mi się wydaje. Kreują wręcz zachowanie opinii publicznej wiele pracowni. W, celem, w tym celu, moim zdaniem, zostały powołane, bym powiedział. Ja tylko przypomnę, że jeszcze w sierpniu ubiegłego roku przed wyborami Polskie Stronnictwo Ludowe miało 2%. To w tym studio niejednokrotnie pan i inni prowadzący audycje dopytywali się mnie panie pośle to zapewne będziecie już poza burto. No jak pan widzi po raz kolejny e, jestem i ja i Polskie Stronnictwo Ludowe w sejmie więc to, to mniej więcej Chociaż tak. Te trzeba... są sondaże dla polskiego Stronnictwa ludowego jako takiego są y, bardzo korzystne, bo mówią też o 11-12% poparcia obecnie. I taki będzie też, co najmniej taki będzie też wynik Władysława Kośniaka kamysza To, żeby nie przeciągać tematu sondażowego, powiedzmy o konkretnych propozycjach tych z ostatnich dni. Czasowe obniżenie podatku VAT w czasie trudnym. To jest z najnowsza metrów. nasza propozycja, którą w imieniu klubu złożył Władysław. W kosinia kamysz z naszymi podpisami e, mamy nadzieję że ona wejdzie pod obrady sejmu bo to jest jedyne rozwiązanie bym powiedział takie obiektywne I to Rozwiązanie, które wiele to państw Unii tym... Europejskiej i nie tylko, bo Wielka Brytania również to zastosowała, w wielu państwach właśnie na obniżenie kosztów, na zwiększenie możliwości e, wytwórców, sprzedaży usług i, i produktów i na to, że ta sprawiedliwość, jak gdyby rozłożenia ciężaru tego kryzysu związanego z chorobą e, jest e, największa. Rozdawnictwo. Pani pośle, tylko, że chodzi o obniżenie czasowe. E, do końca, końca roku do końca mamy. Roku, z 23 do, 8, do 15 i do 5%? VAT. Dokładnie tak, i to w różnych obszarach, tak jak ten właśnie obciążenie vat dla tych towarów i usług jest. To są konkretne pieniądze do kieszeni, które zostaną w kieszeni obywateli i zostaną w kieszeni usługodawców i wytwórców. Nie trzeba całego systemu dzielenia. Dochodów z tego VAT-u wnikającego i całych kosztów związanych z tym, tylko po prostu zmniejszymy obciążenie. To oznacza, że e, obywatele Polscy, że Polacy będą mieli więcej pieniędzy, będą mogli ten kryzys przetrwać, przeżyć lepiej. Projekt ustawy, jak pan powiedział, trafił do Sejmu, ale. Podejrzewam, że w tej sprawie nie będzie jakiejś błyskawicznej ścieżki legislacyjnej, czy może się mylę, panie pośle? E, nie wiem tego do końca, bo oczywiście większość ma nadal Prawo i Sprawiedliwość i będzie tu swoje gry e, toczyło, chociażby te gry wyborcze, żeby nie dać e, sygnału, że polskie stronie są po raz kolejny ma rację, bo wiele naszych rozwiązań, które wcześniej proponujemy, potem znajdują się, a to w tarczach, e, jako, jako jeden z e, rozwiązań prawnych, a to odrębna ustawa, Pro, proponowana przez Prawo i Sprawiedliwość, ale najlepiej, jak to jest właśnie proponowana i sygnowana przez Prawo i Sprawiedliwość, a nie kluby opozycyjne, w tym PSL. No, po rząd Szybki, słucha także opozycji. Rząd słucha, tylko że tak powiem, nie przyznaje się do opinii publicznej, że autorami są właśnie posłowie prawa, Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy też innych klubów opozycyjnych. Andrzej Duda, to powiedzmy, bo dzisiaj rozpoczyna się niezależnie od ocen wizyta. Prezydenta Polski za oceanem, spotyka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Jakie jest, czy, czy będzie, może znaczenie tej wizyty, panie pośle? Panie redaktorze, no, waham się jak to rozpocząć, dlatego że nie chciałbym tutaj się wpisywać w taką totalną krytykę tej wizyty i w ogóle prezydentury. No ale no, coś na rzeczy jest. Jak popatrzymy na dynamikę kampanii wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy, reelekcji, to widzimy, że ona jest absolutnie nie, nierówna, jest skokowa. I, 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 I są pewne jakby takie założenia, które nie sprawdzają się w praktyce. Wycofywanie się z tych założeń od chociażby promocji mocja wielkich inwestycji. Pan prezydent był prawie autorem wszystkich wielkich zapowiedzi, wielkich inwestycji, bo tak na dobrą sprawę w ciągu pięciu lat PiS nie zrealizował żadnej wielkiej inwestycji. To, to było głównym motywem kampanii. No oczywiście to widać było, że w sondażach nie drgnęło. W związku z tym była zmiana, jak to opowiadają niektórzy, wajchy na te kwestie LGBT i związane z takim podziałem związany właśnie z ze spojrzeniem na to światopoglądowe podejście, to też chyba jest przegrzanie, bo to już nie jest rok 2015 i ludzie trochę inaczej na to wszystko patrzą, więc moim zdaniem jest to sięgnięcie po broń tej e, przyjaźni, tej, tych relacji, tych kontaktów międzynarodowych a w sytuacji kontaktów międzynarodowych zostają nam tylko tak na dobrą sprawę Stany Zjednoczone i Ameryki. to chyba nie jest źle. A i tylko prezydent największe mocarstwo. To świata nie jest. Zaprasza też... polskiego prezydenta. Nie, 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 jako to, to musimy sobie powiedzieć. Nie mhm. chodzi mi o to, że zaprasza, bo to jest owszem tak, ale to, że nam zostały jak gdyby relacje tylko poprawne i, i, i nie do końca powiedziałabym, równe ze Stanami Zjednoczonymi, to nie jest dobrze. Żyjemy tu i teraz w Europie. Dobrze mieć kontakty i relacje poprawne, a wręcz dobre. Bo, z Jak kamysz jestem za Polską, która szuka w Europie przyjaciół. No dokładnie tak. My tak na dobrą sprawę kreowaliśmy wrogów, kreowaliśmy nieprzyjaciół, wytykaliśmy innym państwom, a to nieumiejętność posługiwania się widelcami, albo tam e, e, jakąś inną wadę narodową, czy też e, w, w, wpisywaliśmy tylko, że taka wada jest. I to niepotrzebne są konflikty, bo my tu żyjemy, tu i teraz, więc... E, tak to na to spojrzę. I teraz co do rezultatu. No, tam, jak spojrzymy na kalendarz prasowy wizyty, to tam jest półgodzinne spotkanie. Czy nawet 20-minutowe z prezydentem Trumpem. Są jakieś rozmowy yy, grup yy, tych bilateralnych, ale co do efektów, trudno powiedzieć, bo chyba nikt w Polsce nie wie. Nie wiem, czy prezydent wie, jakie będą efekty, bo pewnie będą takie, jakie sobie prezydent Trump zażyczy, żeby były. Tak to powiedzmy. Ale moim zdaniem takie relacje yy, i taka zapowiedź spotkania winna być publicznie yy, omówiona, jaki cel jest tej wizyty. Bo na dobrą sprawę, Władysław nigdy się nie Mysz mówi, że przed takimi Zwoływałby Radę Bezpieczeństwa? No, myślę, że tak, bo na pewno jakiś zakres bezpieczeństwa, zakres udziału czy uczestnictwa wojsk amerykańskich, bo takie są zapowiedzi w Polsce, zwiększone ilości byłyby, więc to wymaga spotkania. Wręcz niektórzy mówią, że nawet przeniesienia arsenału broni atomowej z Niemiec, no to to już to nie ulega Wam najmniejszej wątpliwości, że wymaga szerszego, szerszej zgody społecznej. Będziemy y, oczywiście tę wizytę relacjonować i jej efekty. Tymczasem bardzo dziękuję. Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe był gościem Radia Lublin. Bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję. Pozdrawiam Państwa. Dziękuję Panu. Tomasz nie śpiał do usłyszenia. Gość Radia Lublin.